Szczęść Boże, Maria Kupczyk, czas na informacje dnia. Zapraszam. Trwają krwawe walki na terenie Huty Azowstal na południowym wschodzie Ukrainy. Do zakładów metalurgicznych w Mariupolu zmierza nowy konwój Organizacji Narodów Zjednoczonych, by ewakuować cywilów z oblężonego przez Rosjan kombinatu. Rosjanie ostrzelali w nocy wschodnie obwody Ukrainy, Doniecki i Ługański. Wojska Putina trafiły w dzielnice mieszkalne, szkoły i obiekty infrastruktury cywilnej. W ostrzale rakietowym w Kramatorsku 25 osób zostało rannych. Przez chwilę wybuch zabrzmiał daleko od nas. Nie mogłam zasnąć i poszłam do łazienki. Wtedy dach zaczął się walić. Mąż otworzył okno. Mieliśmy szczęście, bo mogła nas uderzyć fala wybuchowa. W całym obwodzie donieckim rosyjscy najeźdźcy zwiększają siłę ostrzału. Uderzenia rakietowe odnotowano także w obwodach Dniepropietrowskim na wschodzie i Kirowohradzkim w centrum kraju. Są kolejne ofiary śmiertelne i ranni. Trwają walki w Izjumie. Trudna sytuacja jest w obwodzie chersońskim. Na całym terytorium słychać wybuchy i odnotowywane są ostrzały. Rosjanie dalej walczą i plądrują. Tymczasem zakończył się drugi etap ewakuacji ludności z oblężonego przez rosyjskie wojska Mariupola. Udało się ewakuować 344 osoby z miasta i dzielnic. Tyle osób pojechało do Zaporoża. Nasz zespół przygotowuje się do ich spotkania, aby spotkać się z nimi w taki sam sposób, jak z ponad 150 osobami, które zostały z powodzeniem przetransportowane z Azowstalu. Wszyscy otrzymają niezbędną pomoc. Mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Aby dotrzeć do Zaporoża, cywile muszą przejechać kilkaset kilometrów przez tereny opanowane przez rosyjskich żołnierzy. Rosyjskie obozy filtracyjne to prawdziwe obozy koncentracyjne. Są w nich sale tortur oparte na modelu wypracowanym przez Niemcy hitlerowskie, przekazał ukraiński rzecznik praw człowieka. W zeszłym miesiącu okupanci zatrzymali wszystkich mężczyzn z kilku rejonów Mariupola w ramach tzw. filtracji. Około 2000 osób zostało wywiezionych do wsi Bezimenne i Kozackę w rejonie nowoazowskim. Ukraińcy są bici i torturowani, śpią na podłodze, nie mają zapewnionej opieki medycznej, przez co również giną. W Mariupolu pozostały głównie kobiety, które ukrywają się przed Rosjanami, aby nie zostać zgwałconymi i zabitymi. Władze Mariupola podały, że okupanci demontują ukraińskie znaki drogowe, a instalują rosyjskojęzyczne. Trwają krwawe walki w Hucie Azowstal. Rosjanie są na terenie zakładów, powiedział zastępca dowódcy ukraińskiego pułku Azow. Od 71 dni obrońcy miasta walczą w pojedynkę z przeważającymi siłami wroga. Po raz kolejny Rosjanie nie dotrzymali obietnicy zawieszenia broni i nie dali szansy na ewakuację ludności cywilnej, która szuka schronienia przed ostrzałem w piwnicach zakładu. Do zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu zmierza nowy konwój ONZ-u. Przybędzie on jutro, by ewakuować cywilów z oblężonego kombinatu. Jak podaje Biały Dom, Rosja już przegrała tę wojnę, bo nie osiągnęła żadnego z początkowych celów. Według ukraińskich danych straty Rosjan wynoszą już blisko 25 tysięcy żołnierzy. Do wymiany ognia dochodzi również na granicy Ukrainy z separatystycznym regionem Mołdawii w Naddniestrzu. Media powołujące się na ukraińskie służby specjalne informują, że Rosja opracowała już szczegółowy plan agresji na Mołdawię. Dniem rozpoczęcia może być 9 maja. Prezydent Andrzej Duda udał się na Litwę, gdzie uczestniczył w otwarciu interkonektora gazowego łączącego Polskę i Litwę. Gazociąg umożliwiający dwukierunkowy przesył gazu to kolejny krok w kierunku uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego surowca. Szantaż gazowy Rosji wymusza na państwach Unii Europejskiej poszukiwanie nowych, pozarosyjskich źródeł dostaw gazu. Takie działania od lat prowadzi Polska i Litwa. Dziś na Litwie oficjalnie otworzono interkonektor łączący oba kraje. Dwukierunkowy gazociąg przesyłowy to strategiczna inwestycja wzmacniająca bezpieczeństwo energetyczne Polski i państw bałtyckich. Interkonektor łączący Polskę i Litwę liczy 508 km. Przesył gazu rozpoczęto 1 maja, ale oficjalne otwarcie nastąpiło dziś w litewskim Jaunjunaju. W
uroczystości uczestniczyli prezydenci Litwy, Polski i Łotwy, ministrowie poszczególnych gospodarek oraz unijna komisarz do spraw energetyki Kadri Simon. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda, witając gości, wskazał na znaczenie nowego połączenia gazowego. Dzisiaj wzmacniamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, naszą odporność na presję polityczną, a także na szantaż energetyczny ze wschodu. Interkonektor powstał w momencie, gdy Rosja podjęła kolejną próbę gazowego szantażu. Dzięki inwestycji Polska i Litwa, a także Łotwa i Estonia zapewniają sobie możliwość dostaw z innych kierunków niż tylko z Rosji, wskazał prezydent Łotwy Egils Levits. To jasny sygnał, że jesteśmy bezpieczni jako region i jesteśmy samowystarczalni, jeżeli chodzi o dostawy energii. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że poważny problem mają inne kraje Unii Europejskiej, w których trwa dyskusja na temat zakończenia zakupu surowców energetycznych z Rosji. Okazuje się, że w zdecydowanej większości Europa, Unia Europejska nie jest na to gotowa. Właśnie z uwagi na postępujące przez lata, z pełną świadomością realizowane przez Rosję, uzależnianie krajów Unii Europejskiej od rosyjskich dostaw. Celowo techniczna przepustowość połączenia w kierunku Litwy wyniesie 2,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. W kierunku Polski będą to 2 miliardy sześcienne. Prezydent przypomniał, że Polska dysponuje już gazoportem w Świnoujściu. Z początkiem października ruszy gazociąg Baltic Pipe. Jesienią tego roku ten gazociąg będzie w pełni gotowy i zdolny do tego, aby można nim było właśnie z szelfu norweskiego do Polski przesyłać gaz. Interkonektor powstał z dofinansowaniem Unii Europejskiej w wysokości 300 milionów euro. Unijna komisarz do spraw energii podkreśliła, że Rosja nie doceniła jedności i współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Sukces tego interkonektora może być powielony. Jeżeli chcemy wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne jeszcze bardziej, to następny krok to synchronizacja systemów sieci energetycznej. Synchronizacja państw bałtyckich to priorytet dla Unii Europejskiej. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że Polska będzie kontynuowała działania w kierunku dywersyfikacji źródeł energii i realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Szereg projektów, które w perspektywie 30 lat, bo taką mamy perspektywę, pozwolą utrzymać w całym tym okresie bezpieczeństwo dostaw energii dla Polaków i polskiej gospodarki. Na zakończenie wizyty na Litwie prezydent Andrzej Duda udał się na cmentarz na Rossie, gdzie złożył kwiaty przy mauzoleum matki i serca syna. Z Litwy dla Informacji Dnia Edward Jasnosz. Unijna propozycja embarga na rosyjską ropę budzi kontrowersje. Wśród państw wspólnoty nie ma jednomyślności. Węgry, Słowacja, Czechy i Bułgaria chcą wydłużenia okresu przejściowego. Szósty pakiet unijnych sankcji zakłada długo wyczekiwane embargo na rosyjską ropę. Przewidziany jest okres przejściowy, 6 miesięcy na odejście od dostaw ropy, a do końca roku rezygnacja z produktów ropopochodnych z Rosji, w tym paliwa. Okres przejściowy jest wystarczająco długi, abyśmy podjęli wszelkie środki ostrożności, aby znaleźć alternatywę dla rosyjskiej ropy w Niemczech. Wskazuje Robert Habeck, wicekanclerz Niemiec, które do tej pory były przeciwne sankcjom na rosyjskie surowce. Do przyjęcia nowego pakietu restrykcji, w tym embarga na ropę z Rosji, potrzeba jednomyślności państw członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem z Budapesztu słychać głos sprzeciwu. Węgry mogłyby zgodzić się na te sankcje tylko wtedy, gdyby import ropy naftowej z Rosji rurociągami został z nich wyłączony. Pakiet w takiej formie nie może być odpowiedzialnie wspierany. Z kolei Słowacja, Bułgaria i Czechy domagają się wydłużenia okresu przejściowego. Może to potrwać kilka lat. Uważa czeski premier Petr Fiala. Staramy się, aby to odroczenie było na 2 lub 3 lata, a potem oczywiście jesteśmy gotowi poprzeć ten pakiet sankcji. Państwa te przez lata nie prowadziły dywersyfikacji dostaw. Te gospodarki są bardzo silnie, tak jak wiele jest zresztą innych w Europie, uzależnione od dostaw energetycznych z Rosji, tak? Czyli gaz, ropa, węgiel to jest podstawa ich gospodarki i odcięcie bez alternatywy.
perspektywy po prostu te gospodarki położy. Wyjaśnia ekonomista Paweł Dołkowski. Słowacja, Czechy i Węgry nie mają też dostępu do morza, a to uniemożliwia dostawy z innych kierunków niż Rosja. Polska jest w o wiele lepszej sytuacji, zauważa wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Fundamentem takim jest ten potężny kontrakt z Saudi Aramco, skąd do Polski może trafiać 20 milionów ton ropy, ale oprócz tego Orlen rozmawia z innymi krajami. Dlatego jesteśmy bezpieczni i możemy wspierać unijne sankcje, dodaje minister. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba krytykuje przeciwników embarga na rosyjską ropę. Jeśli jakikolwiek kraj w Europie będzie sprzeciwiał się embargu na rosyjską ropę, będą jasne podstawy, by powiedzieć, że ten kraj jest współuczestnikiem zbrodni popełnionych przez Rosję na terytorium Ukrainy. Unijne sankcje mają uderzyć też w rosyjskich oficerów, którzy dokonali ludobójstwa w Buczy i okupacji Mariupola. Restrykcje wymierzono też w rosyjskie media. Trzech państwowych nadawców dostanie zakaz emisji na terenie wspólnoty. Komisja Europejska proponuje też wykluczenie z systemu SWIFT Sberbanku, największego banku w Rosji. Pakiet ma zostać przyjęty jeszcze w tym tygodniu. Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją dokumentu. Polska zgłosi poprawki, poinformował stały przedstawiciel przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Sankcje nakładane na inne branże powinny zostać rozszerzone. Mam na myśli przemysł farmaceutyczny czy motoryzacyjny. Uważamy ponadto, że sankcjami należy objąć także energetykę atomową, czyli dostawy paliwa jądrowego z Rosji. Nadal nie ma też embarga na rosyjski gaz. W połowie maja Komisja Europejska przedstawi plan odchodzenia od tego surowca. Trudno jednak oczekiwać politycznej zgody na taki krok, podkreśla politolog dr Grzegorz Piątkowski. Niestety gra interesów poszczególnych krajów, też bardzo mocno uzależnionych od gazu rosyjskiego, a kilka takich krajów w Europie mamy, może okazać się niestety dla Ukrainy negatywne, to znaczy może nie udać się wprowadzić wspólnego unijnego embarga. Media donoszą, że nowy pakiet zostanie uzupełniony o zakaz nabywania przez Rosjan nieruchomości w krajach wspólnoty. Z kolei agencja Reutera podaje, że Komisja Europejska zaproponowała zamrożenie aktywów patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla I. Duchowny od początku wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę. To jedna z jego ostatnich wypowiedzi. My ni z kim nie chcemy wyjewać. Nie chcemy z nikim walczyć. Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała. To niesamowite, że tak wielki i potężny kraj nigdy nikogo nie zaatakował, tylko bronił swoich granic. Patriarcha miałby jednocześnie otrzymać zakaz wjazdu na teren Unii. Sankcje wymierzone w Rosję to nie tylko te unijne. Najszerszy pakiet wprowadziły do tej pory Stany Zjednoczone. To m.in. zakaz importu rosyjskich surowców, zamknięcie amerykańskich portów dla rosyjskich statków oraz mrożenie aktywów. Na tym nie skończymy, mówi prezydent Joe Biden. Jeśli chodzi o dodatkowe sankcje, zawsze jesteśmy otwarci. Konsultowałem się, będę rozmawiać z członkami G7 w tym tygodniu o tym, co zamierzamy zrobić, a czego nie. Nowe sankcje wprowadziła wczoraj Wielka Brytania. Rosyjskie firmy nie mogą korzystać z brytyjskich usług, w tym księgowości, doradztwa i zarządzania, zaznacza minister biznesu Wielkiej Brytanii. Nasz eksport usług profesjonalnych jest niezwykle cenny dla wielu krajów i właśnie dlatego zamykamy Rosji dostęp do nich. Jednocześnie Brytyjczycy objęli sankcjami kolejne 63 osoby i podmioty z Rosji, głównie z sektora medialnego. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna wynosi teraz 5,25%. To oznacza kolejną podwyżkę rat kredytów. W odpowiedzi na rosnącą inflację w Polsce Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych do poziomu 5,25%. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów do ograniczania inflacji, ale tylko do tej inflacji, która wynika z czynników, które występują na terytorium Polski. Wskazuje ekonomista dr Krystian Mieszkała. Niestety przyczyny tak wysokiej inflacji w Polsce to nie tylko kwestia dużej ilości pieniędzy w obiegu, to także efekt wojny na Ukrainie i polityki energetycznej prowadzonej przez Rosję. Mamy tutaj wzrost cen wielu dóbr spowodowany chociażby wzrostem kosztów surowców. Także znaczna część tej inflacji nie zależy wcale od popytu, czyli od
wysokiej akcji kredytowej i dostępności dużej pieniędzy na rynku. Zaznacza ekonomista profesor Tomasz Rachwał. Wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe raty kredytów. To jest kolejne kilkaset złotych rata kredytu wyższa. My postulujemy zerowe marże. Zerowe marże przede wszystkim w bankach państwowych, bo jeżeli repolonizacja ma jakiś sens, to teraz trzeba z niej skorzystać. Podkreślił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd zapowiedział, że osoby najmniej zarabiające, które będą miały problem ze spłatą kredytu, będą mogły liczyć na wsparcie. Po pierwsze, proponujemy tak zwane wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023. Oprócz tego premier Mateusz Morawiecki przewiduje dopłaty do kredytów, nowy wskaźnik oprocentowania oraz fundusz pomocy. Rząd chce, by z pierwszego rozwiązania wakacji kredytowych Polacy skorzystali już od lata. Niestety pomoc dla kredytobiorców może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Niestety musimy zwrócić uwagę na to, że z kolei działania rządu, które mają pomóc chociażby kredytobiorcom, które będą związane z ewentualnymi podwyżkami dla sfery budżetowej, no spowodują, że tych pieniędzy będzie na rynku do wydania więcej. A to oznacza dalszy wzrost inflacji i tak koło się zamyka. Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej to już ósma podwyżka stóp procentowych od października, a poziom inflacji nie spada. Działania Rady były spóźnione, mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Otóż do niedawna, kiedy był na to czas, prezes Glapiński mówił, że grozi nam deflacja, że z inflacją nie będzie żadnych problemów. Inflacja nawet nie wyhamowała, tylko wzrosła. W kwietniu wskaźnik wyniósł 12,3%. To jest efekt polityki Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, która przespała moment, gdzie trzeba było reagować na potencjalnie wzrost inflacji i to jest również efekt polityki gospodarczej ostatnich 7 lat. Jeszcze na to, jak się nałoży kwestia wojny i pandemii, no to mamy kumulację. Rekordowy poziom inflacji odnotowują także inne państwa, m.in. USA i Niemcy. Eksperci spodziewają się, że inflacja w Polsce osiągnie kulminacyjny punkt w sierpniu. Drugi dzień matur upłynął pod znakiem cyfr i obliczeń. Maturzyści zmagali się dziś z matematyką na poziomie podstawowym. To egzamin obowiązkowy. Na rozwiązanie 35 zadań maturzyści mieli 170 minut. 28 zadań było zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sami musieli udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania. Z egzaminu z matematyki można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Aby go zdać, trzeba zdobyć minimum 30%. Jutro maturzyści będą zmagać się z językiem obcym na poziomie podstawowym. Podobnie jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch obowiązkowych w latach ubiegłych egzaminów ustnych z języka polskiego i z języka obcego. W najbliższą sobotę rozpoczniemy nowennę za Polskę i o pokój na Ukrainie za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli. Nowenna ma nas przygotować do obchodów 20. rocznicy ustanowienia świętego Andrzeja Boboli patronem Polski. 7 maja w Sanktuarium Narodowym Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie zainaugurowana zostanie nowenna do świętego męczennika, który jest patronem pokoju i jedności. Pokoju nie tylko między Polską, Ukrainą, pojednania między Polakami a Ukraińcami, ale patronem pokoju w ogóle. I to jest pierwszy motyw, do którego chcemy odwołać się w tej naszej nowennie. Ta modlitewna inicjatywa Sanktuarium Narodowego Świętego Andrzeja Boboli zyskała przychylność księży biskupów, w tym przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. W tym roku za wstawiennictwem świętego polecać będziemy Bogu sprawę pokoju w Ukrainie oraz pomyślności dla naszej ojczyzny. Ksiądz Roman Swoboda z Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli zwraca uwagę, że nowenna będzie nie tylko modlitwą prośby, ale też będzie dziękczynieniem za pomoc, jaką Polacy okazali Ukraińcom. To był odruch, że te setki tysięcy ludzi nagle stanęły u naszych drzwi, na naszych granicach i znalazły swój nowy dom. Nowenna zakończy się w uroczystość świętego Andrzeja Boboli 16 maja. Główne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Narodowym w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej o godzinie 18. Rozważania na każdy dzień nowenny będzie drukował nasz dziennik.
To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.